No i wszystko gotowe, bardzo ładnie tutaj nasz piękny widzu Julia pracowałaś, super, super, tak, kolejny udany dzień, tak, kolejny dzionek, w którym to zarobiliśmy więcej niż Andrzej, wszyscy są zadowoleni. O, Lisek, chodź tu, właśnie musimy ci dać ziemniaka, ponieważ to jest nasz najnowszy produkt ziemniak, najlepszy w Kitkowie, o, no i widzicie, od razu zjadł. Wszystko idzie tak, jak trzeba, pokonaliśmy Andrzeja w tej nierównej walce na nasze piękne, jak to się nazywa, fast foody, tak, fast foody, no, dokładnie. No i widzicie, u Andrzeja kto jest? Nikogo nie ma. Pusto jest, tylko są pracownicy. O, to też są widzowie. Widzowie, nie pracujcie u Andrzeja. Pamiętajcie, nie wolno pracować u Andrzeja. Ale Halloween już minął, kurczę. Trochę przespaliśmy, ale nie martwcie się, widzowie. Ten Halloween zaraz zbierzemy stąd. Wszystko będzie teraz świąteczne. Tak, tak, święta idą. Trzeba się już szybko przygotować, żeby nie było. Co to tam jest? Co to jest? Dziwnie to wygląda. No, nieważne, nie chcę na to patrzeć. To pewnie Andrzej coś znowu wymyślił. Tędy idziemy, o, elegancko. O, Andrzej, cześć. Co ty robisz? Hejka, hejka, co tam u ciebie? Mamy kłopot. Kłopot, jaki kłopot? Nie ma kłopotu. Wszystko jest dobrze, słuchaj. Zarobki wzrastają, zarabiamy coraz więcej, widzowie pracują, a u ciebie jak? No, widziałem słabiutko. A pamiętasz, jak pojechałeś? No, nie było mnie, tak? Nie było mnie, no. Byliśmy w Stanach, było fajnie, no. O, co to jest? Co to jest? Nieważne, Andrzej, poczekaj, czemu tu stoi? Co to jest? Dlaczego tu stoi kociołek magiczny? To jest... Ja widziałem, jak kurami biegała tylko po Kitkowie. Tu też, o, to źle wygląda. Nie ruszam tego, nie, no, no coś. Słuchaj, bo jak pojechałeś... No, pojechałem. Próbowałem zrobić trochę kwiatów w ogrodach w Kitkowie, tylko że... No i co? No i są, tutaj rosną u mnie elegancko. O, to też jest kwiatek chyba. Ale spójrz tam. I co mam spojrzeć? O, kwiatuszek, jaki ładny! Ej, czemu on ma zęby? Tłumacz mi, czemu on ma zęby? Co zrobiłeś z kwiatkiem? Nie wiem, skąd się wzięły te kwiatki. Tak, nie wiem, skąd się wzięły. No, Andrzej, to czyli tak. Czyli ten kwiatek, który tam posadzony jest, to uważasz, że to nie twoja wina, tak? Gdzie ty jesteś? Wow, nie strasz mnie. Pójdziesz do szkoły, to też jest taki kwiatek. No, no ale to kolejny, tak? To jest dwa, no i po co nam takie dwa kwiatki? Co my z nimi niby mamy zrobić? Ja nie mam zielonego pojęcia, Andrzej, znowu coś wymyśliłeś. Chodź, idziemy to zobaczyć. No, one mają zęby i chyba są trochę straszne. Gdzie są straszne? Normalne, przyjazne kwiatki, to widać. Nie ma o czym gadać. To, że ktoś ma zęby, to nie znaczy, że jest straszny. Którędy to się idzie? Kocia wyspa. Witam panią Fredzie i pana mini Alfreda. Gdzie jest Jumbo Alfred? Ja się pytam. Tak, ale pierwsze co? To trzeba tak, wszystko tu ciasto dyniowe, które leży na podłodze. Wygląda to podejrzanie. Myślę, że też można trochę halloweenowych rzeczy posprzątać. Andrzej, czemu bijesz tę ręką? Znowu oszukujesz, wyłącz tego kreatywa, no! Nie wolno! Nie chcę posprzątać. Dobrze, Zostawiamy pana zombiaka, czy go usuwamy? Zostaw go, on akurat się idealnie wpasował. Tak, możesz go sobie do domu przenieść, jak chcesz. Pytanie, dlaczego ciasto leży na podłodze? To jest ważne. To, trzeba to wiedzieć. Czemu ciasto leży na podłodze, he? No, podnieś. Podnieś to. Podnieś to, a ja będę patrzył. No, ale podnieś to. Widzę, że nie po... O, podniosłeś. A czemu jest tam doniczka? Dobra, teraz ja. Dobra, nieważne, to pewnie jakiś fake. Myślałem, że to jest pułapka. Chciałem, żeby to wszystko wybuchło. Andrzej, ja proponuję ci w ogóle troszeczkę dom przerobić. Choć myślę, że twój tak już jest świąteczny. Wow, ej, to jest jak z tego. Jak z Mario. One robiły ty. Czy jakoś tak? Ej, co się stało z moim domem? Czemu miałem dynię zamiast ściany? No, przecież już dawno. Na Halloween przecież przerabiałem ci dom specjalnie. Nie, co ty nie pamiętasz? A ja myślałem, że te dynie były... Jakby dookoła domu. Nie, one są w domu. Zbudowałem ci dom z dyni. Widzisz, jak ja się staram? Nie, to co ty, Andrzej? Normalnie na święta też musisz się bardziej poznać. Wow, co? Gdzie? Wow, ej, co jest? Kolejny? A to ty go nie sadziłeś, tak? Czyli tam jest jeden kwiat i tu jest drugi kwiat. Ja sadziłem kwiatki w ogrodzie w Sunnylandzie. Ale one wszędzie wyrosły teraz. Czemu? Aha, to one... A, one wszędzie rosną. Ej, fajnie, będziemy mieć więcej kwiatków. Dobra, czy była tutaj tabliczka aktualizowana chyba, tak? Była, tak. A z drugiej strony, tak? Widzowie tu są? Zaraz zobaczymy, gdzie są widzowie. Tu nie ma widzów. O, zielone niki. Witam widzów. Widzę tutaj z 0123, Jagoda, Nikolaki. O, ktoś ma jak mój nick, ale miło. Dobra, Stitch. Stitch też był. Ej, Andrzej, Stitch. Stitch był. Ło, super. Cześć, Stitch. Cześć. Jak mnie oglądasz, to tak, zostaw łapkę do góry. Tak, ale pamiętaj, żeby nie zapomnieć. Tak, dokładnie. Andrzej, dlaczego tam domek na drzewie jest zwykły? Bo tym jest kuromi?
My go nie przerabialiśmy? Chyba się zgubiłem. A nie, bo to był zwykły... jednego domku zapomniałeś przerabić. Dobra, to... O, czemu tam? Ktoś to zepsuł. Zobacz, tam nie ma szkła. I ktoś mi domek zepsuł, jak mnie nie było. No, nie da się tak żyć. Wyjedzie człowiek na 2 tygodnie i wszystko w ruinie. Nie wiem, ostatni raz, Andrzej, zostałeś sam na serwerze. Twoja żona będzie na więcej razy przychodzić. Tak, będziecie musiała pilnować. Nie ma. Trzeba będzie tutaj popracować. W ogóle ta kitkowa się rozrosła, że ja się troszeczkę pogubiłem. O, tędy. No, co jest? Poczekaj tutaj chwilkę. Gdzie? Tu? O, tak. Super. Myślałeś, że mnie nabierzesz, co? Co ty robisz, ej? No nie! Znaczy, nie wolno tak robić. O, ty dobrze. To ja się zaraz zemszę. Nie będzie tak łatwo. Chodź, panie piesku. Idzie. To nie jest mój piesek. Gdzie jest mój piesek? Ej! A Pipi gdzie jest? Wszystko się tu pozmieniało. Idziemy na górę. Andrzej! Andrzej, tepnij mnie. Ja tam nie będę szedł. Ja chcę teleport. Wow, ej, tu też jest ten kwiatek. Ale on jest... Wow, czemu mnie tam wrzuciłeś? Dlaczego tak zrób? Nieładnie. Stara pułapka. Stara pułapka, oddaj mi tego. Lunetę. Ja chcę moją lunetę. Nie ma tak łatwo. Dawaj lunetę. Albo dobra, idę sobie... Znaczy, idź już, Andrzej. A tu zostawiam się lunetę. Tak, no, 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 już, już, już. Dobra, nie zjadł, że mu kilo zabrałem. Dobra, już... Czemu ty... Jak ty się znalazłeś na dachu? Ciekawe. Nie ma żeletry. A spadł u ciebie śnieg? Śnieg? Nie, właśnie nie spadł śnieg. Widzowie napisali, że jest śnieg. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy macie śnieg, bo ja jeszcze nie mam śniegu. A powinien być śnieg. Tak, zdecydowanie już są święta. Ja uważam, że już w tym momencie to w ogóle Mikołaj będzie śpiewał Jingle Bell. No jak nie ma świąt? Andrzej, mam pytanie. Czy ty wiesz o tym? Albo nie, nie mogę ci tego powiedzieć. Ej, nie, poczekajcie, bo ja muszę z widzami porozmawiać. Poczekaj chwilę. I widzowie, mówimy Andrzejowi, że święty Mikołaj nie istnieje, czy nie? Mi się wydaje... Nie, nie, dobra, nie, 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 dobra, nie mówimy mu tego, nie, nie, nieważne. Andrzej, napisałeś list do... Co tu się dzieje? Andrzej, przestań budować tyle Olafów, no! Halo, przestań! O, wszyscy tutaj są! Mam pytanie, napisałeś list do świętego Mikołaja, bo ja już wysłałem. No, no to dobrze. No to dobrze, to dobrze. Witam Kerokeropiego, cześć cynamonek. O, jajko, tak, zawsze chciałem... oddaj moje jajko. Oddaj to jajko, ej, oddaj to. O, super. Tak. Cynamonek teraz jajka sprzedaje? Może? Proszę się stąd odsunąć. Proszę iść stąd. Wow, jak to się stało? Wow, ej, ależ to zda się tak zniszczyć. Idziemy tędy. Pyk, pyk, pyk. O, wyprzedziliśmy. Dało się tu przejść. I co, gdzie? Gdzie ty niby tym sam... Wow, ej, halo. Halo, co to jest? Co to ma być? Co, no, no co to jest? Nie wiem ci, że te kwiatki się pojawiły. No, ale jak pojawiły? Nie, powiedziałeś, że to posadziłeś. Sam to powiedziałeś, że... No, posadziłem kwiatki, bo chciałem porobić w ogrodzie, żeby ale na samym środku tutaj? To, no, kto to tak wymyślił? Wypadła jedna doniczka po drodze. Aha, jedna doniczka ci wypadła po drodze, tak? I to jest ten powód, żeby tutaj na środku. Jak tam wejść? Ja chcę tam wejść do środka. Podsadź mnie! Andrzej, podsadź mnie. Tak, masz tutaj. Nie, nie, nie. To daj mi elytrę, to ja tam wlecę. Zabrałeś mi ostatnio i przez ciebie znowu nie mam żadnych itemów. Nie, 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 nie. A, nie, to tak nie działa, nie da rady. A, albo dobra, wiem jak. Okay. O, jeszcze raz, podsadź mnie. Podsadź mnie. A, no, nie da się, no. Mocniej mnie podrzuć, a nie. To jest... No, dobra, o tak? No i teraz, dawaj, ja ci na głowę wskoczę. Pyk. O, no i... Dawaj. Nie da się tak, zbugowane to jest. No ja wskoczyłem na górę. Wow, ej, no? Ale fajnie, wejdź wyżej. O, tak. I teraz ja na ciebie klikam i jestem wyżej. Ej, fajnie. Wow. O, no i tak, o, tam jest panda. Panda, witam cię serdecznie. Dobra, co jest na tym kwiatku? Ej, jesteśmy jak Jaś Fasola, który wchodził po fasoli po to, żeby znaleźć skarb. Dobra, zobaczymy, czy... Co to jest? I to ma drzwi, normalnie! To jest, da się otwierać! Od kiedy kwiatki mają drzwi? He? Podejrzane! O, tamten też ma drzwi. Wow! I ile ich jest? To są wszystkie. Dobra, nie jest ich tak dużo. I co, mam tu wejść? Wow! Ale fajnie, jakie ma ładne zęby! Andrzej, weź mu wyczyć zęby. Weź ten TNT, nie rób tak. No, to będzie go boleć, no! Idź tam, to jest mój kwiatek. Znajdź sobie własnego. Wysadzimy zęba? Nie, a zęba wysadzimy, to dawaj! Dawaj, zęba może... Dawaj, zobaczymy, co się stanie. Musisz to wskoczyć. Robisz tak? do tyłu. Wow! A! Ej! Wow! Wow! Przede mnie chcąc na twoją głowę. Dobra, pozbyliśmy się jednego kwiatka. No cóż, zostało ich jeszcze troszeczkę. Nie jest tak źle, ale dziura. No cóż, widzowie, dobra. Teraz jak stąd zejść? To jest pytanie. Andrzej, słuchaj, mam pomysł. Nie ruszaj się. Podejdź tutaj. Nie. Podejdź do... Tutaj, tu. Nie tam. Tutaj, tu. Tu, o, tam. Jeszcze. Do tyłu trochę. O, super. I nie ruszaj się teraz, tak? W ogóle się nie ruszaj.
Tak się to robi, widzowie. Normalnie, ale jestem sztosem. Widziałeś to, Andrzej? Na twoją głowę po prostu skoczyłem i nie zadało mi damage'a. No i to jest w ogóle triki. Tak, widzowie, można skoczyć Andrzejowi. Czemu tam jest kot na dachu? Trzeba ściągnąć pipi z dachu, to jest pipi. Ej, pipi, zejdź tamtąd. Pipi, złaź z tego dachu. Co ona tam robi? Ej, ja cię kręcę, pipi. Halo, akcja ratunkowa. Gdzie tu jest wejście? Szybko, tędy. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Gdzie tu jest jeszcze do góry? Ej, tu nie ma wejścia. Jak my ją mamy ściągnąć? Trzeba zejść na dół. Drabiny potrzebujemy. Szybko. Szybko. Pipi, trzymaj się tam. Halo. Co mi dasz? Dawaj szybko. Ja buduję schody do nieba. Tak. Tu. O. Dobra, szybko, biegnę. Ja cię wkręcę. Pipi, złaź stamtąd. Co ty tu robisz? Ej, kto cię tutaj zaprowadził? Wow, za wysoko. O, ej, co ty? Prawie padłem przez ciebie. Co ty robisz? Andrzej, nie, teraz ty wchodzisz. Na górę właśnie. Dawaj, no. No i co, widzisz, takie śmieszne? Czy jest takie śmieszne? Nie jest to śmieszne, bo mnie to bije. Ciebie nie, bo ty oszukujesz jak zwykle. Nie, nie, tak nie może być. Podnieś ją. Podnieś pipi. Pipi, zeskocz tu. Złapę cię. Dobra, co? Pipi, przeprowadziłeś. Dobra, ja spróbuję jeszcze raz, tak? Dobra, ale nie zrzucaj, nie popadnę teraz. Czekaj, jeszcze kawałek. Stop. Dobra, stop. Starczy. O, tak. Już, pipi, już idę do ciebie. Poczekaj, nie. Wow, już prawie myślę, że... Nie, Andrzej. Dlaczego trolujesz? No nie byłem, jeszcze, no. Pipi, już ci pomagam, bo Andrzej troluje. Przepraszam cię bardzo, ale on nie ogarnia, zepsuł to wszystko. O, jest super. Ty latasz. Bez elitry. Znowu, nie. Andrzej, banuję cię. Banujemy Andrzeja. Od kiedy, jeżeli jutro zobaczymy, że Andrzej lata, dostaje bana na cały dzień. Ja na YouTube. Skrzydła, dlatego mogę latać. Skrzydła masz, teraz sobie dałeś te skrzydła. Chodź, pipi, schodzimy stąd. Chodź, jak mam cię stąd wziąć? Da się ciebie jakoś na roczki podnieść? Czy to jest problem? Mam pomysł, jak ja zeskoczę, to ty się może teleportujesz. Ty. Dobra. Może po prostu jej pomogę troszkę. Nie zjeruszaj jej. Pipi. Nie! Wow! No cztery łapy spadł! Ja cię kręcę, dobrze, Andrzej. Jeszcze raz tak zrobisz, a na pewno dostaniesz bana. Nie, dostaniesz bana! Widzowie, piszcie w komentarzu, banujemy Andrzeja czy nie? Bardzo źle się zachował, nie wolno tak robić, pipi. Tak, petycja do widzów. Czy banujemy Andrzeja na cały dzień, albo zrobimy mu więzienie? Więzienie dla Andrzeja na cały dzień! Zdecydowanie, więzienie!